Znowu mamy wiatr, konar wisi od soboty, strażacy go nie usunęli. Znowu się zerwała duża wichura. Znowu, co chwilę mamy wichurę. No. Ciekawe to, czy to spadnie. Że ta gałązka nie może się odłamać, nie może się to odłamać. To jest cienkie. Tu się podłamywało, opuściło się, a tu się trzyma. Przynajmniej będę dzwonił po straż, bo to samo będzie. Będzie, że z wiatru i podnośnika nie rozłożą. Buja się to, buja. Znowu się zerwał silny wiatr. Miałem jechać na działkę, kupiłem sobie elementy te do naprawy drzwi, bo tam wyleciały zawiasy i zasuwkę. Inaczej będę montował te drzwi niż są, nie przesuwne, tylko otwierane. Ale widać, taki jest wiatr, że nie jestem w stanie na razie nic zrobić. Jeszcze ładuję ta wkrętarka. Proszę, znowu mamy wichurę, tak jak w sobotę, czy w czwartek. To co drugi, co trzeci dzień wichura. Taki mamy klimat. W ogóle to by się to drzewo przydało z wysokości obniżyć po prostu, by nie było podatne na... To bardzo rzuca tymi śmieciami. Tam ta wierzba z tyłu jest niższa, jakby bardziej zwarta. Ja też łamię się. W tą stronę wieje, jestem ciekawy, jak patrzę na... Nie, chyba nadal wieje w tym samym kierunku, z południowego zachodu wieje. Według tam jest taki... rękaw, jak na lotnisku, bo tam jest w tym miejscu amoniak. Jakby nastąpiło skażenie, to później kierownictwo zakładu fabryki drzemów i innych wyrobów marki Łowicz wie, którą część miasta ewakuować, by nastąpił wyciek amoniaku. Wiatr mamy widać z zachodu lub nawet z północnego zachodu. O, tutaj to widzę, że nawet może być z północnego zachodu ten wiatr. Zachód. Kierunek wiatru. Mam też informację, że te lipy będą pielęgnowane wzdłuż ulicy. Tak jak wieje. Znowu wiatr się zerwał, no. Nie ma spokoju. Wiem, że to spadło, kurczę, ta gałąź spadła. Samo co w sobotę. Przyjedzie podnosik strażacki z OSP Łowicz i będą to drzewo przycinać. Ale to jest wjazd gospodarczy na polecenie burmistrza Łowicza. A ja, są już strażacy. Kosz opuszczamy. Chcę bardzo filmować. Źle może. A wiatr wieje silny. Gałąź wcale nie spadła od soboty, zwisa ten konar cały czas. Czyli koguty, jakby prawdziwa akcja była. Ale wiem, że z tego wyjmienia oficjalnie jest to wyjazd gospodarczy, bo słyszałem, że się meldowali na... Muszą taki wyjazd też zameldować u dyżurnego tego straży w Łowiczu. Drabinę na jesieni, taką pozyskali właśnie, taką używaną Magirusa, nowoczesna. Jeszcze go nie widziałem w akcji, tego podnośnika, tak naprawdę, na żywo, tylko na zdjęciach w mediach. Siadają.
Ja prawie ściąganie zaraz. I gałąź jest zdjęta. Niebezpieczny konar. Jedzie na ziemię. No i sprawa załatwiona. Chociaż tak naprawdę mógłby to drzewo jeszcze przyciąć z wysokości. Ale chyba to już nie do nich należy. O, jeszcze podjeżdża, może będzie jakaś przycinka? Czy nie? Jeszcze jedzie. Straszak. A, tu jeszcze coś znalazł. Tam, to jakaś obłamana gałąź może jeszcze jest. O tym nawet nie widziałem. Porządek robi. A tu nie znalazł jeszcze coś uszkodzonego. Ale to o tym nie widziałem, że tam coś może jeszcze być. Coś sprawdzał, ale chyba nie. Chyba ciekawe już po akcji, czy... Idziemy na dół. Piła. Idzie piła w ruch. Będą coś obcinać. Będę miał lepszy widok na zachody słońca może. O nie, może odpalić piły. Odpalił. Odpalił piłę. Będzie rżnięcie. Może przytnął to z wysokości. Jak mówię, dzwoniłem na 112 w sobotę o 9:30. No, niby to niewielki konar, ale mówię, jak to z taką siłą uderzy w kogoś, przy takiej sile wiatru, to może komuś krzywdę zrobić. Więc no, uznałem, że warto zadzwonić na 112. Bo obcinałem tą akację, która obok jest. Nie wiem, czy ona też uszkodzona, czy nie? Troszkę będzie więcej widać teraz dzięki temu. O, właśnie nawet mi się to podoba, bo tutaj jest ten Kaufland. I ten kaseton, ja lubię trochę jakieś światła, tak. Każdy to lubi, ale ja to lubię. Odsłoni się ten neon. Kaseto z napisem Kaufland. Czemu to obcinają, to nie. Nie wiem, że jeszcze tu będą coś ruszać w ogóle. To drzewo mówi na z wysokości. Ciekawe, czy mam wierzbę z wysokości obecną. Proszę, mówię, przyjechali strażacy po godzinie. Jak wezwałem 9:30, udało mi się w końcu dodzwonić po 5 minutach na 112, było dużo zgłoszeń. Ogólnie jakaś awaria była ogólnopolska numeru 112. Przyjechali panowie po godzinie, byli strażacy, ja mnie ochrzanili, że tam stoję na parkingu, stoję na tym wietrze, że coś mi się stanie, troszczyli się o moje bezpieczeństwo. Powiedział, uciekaj pan do domu, nie nagrywaj nas telefonem, wyłącz pan ten telefon. I tego. I poszedłem do sklepu, oni nawet taśmą nie zabezpieczyli. Jak później za chwilę wyszła sprawa tego dachu, przyjechała spółdzielnia, taśmy to rozwieszała. Tego. Także no mówię, tutaj
A nie widziałem, że to drzewo będą jeszcze obcinać tutaj. A tam, a jest jakaś gałąź, patrz, jeszcze coś tam siedzi, patrz. O. Jeszcze tam coś się działo wewnątrz. No, faktycznie, że tutaj coś było. Po to obcinali gałęzie, żeby się tam dostać. No i tak pojechali strażacy na taśmie, nie otaśmowali tego, bo mówiłem, może przyjadą później. Niby to była interwencja zaznaczona na stronie KWP, jest taka strona, gdzie są interwencje straży zaznaczone. Chyba już kończę, mi się wydaje. Już chyba akcja zakończona. No, wygląda jak prawdziwa akcja, włączone koguty. No. Kończą panu kubkę, liść, gałęzie lecą. Także już akcja się kończy. Może mówię, poprosiłem się, radnemu powiedziałem. On zadzwonił do burmistrza, Zoom przyjechał ekipa tym busem. Ale mówię, nie mają podnośnika, to nie poradzą. To wtedy to burmistrz zadzwonił do straży pożarnej. Nieoficjalnie się wiedziałem, że to jest wyjazd gospodarczy, chociaż wygląda jak akcja. Są koguty włączone, jakby naprawdę. Osoby to myślą, że jest naprawdę wezwałem, ktoś wezwał straż normalnym trybem, ale to jest takie właśnie robota taka, za którą pewnie straż dostanie wynagrodzenie, sobie zarobi na tym, na jakiś sprzęt, na jakieś wyposażenie. Już akcja się kończy, zwijany jest podnośnik. Także akcja zakończona, panowie jeszcze. Także już odjeżdżam. Nie, nie. No tak, kosz się właśnie składa w tych podnośnikach poziomo. Słyszałem, że postronnych ludzi już mieli nie wpuszczać na te kosze, ponieważ kiedyś tam się gdzieś złamał. Mówił to strażak kiedyś, jak jechałem pociągiem, że już nie wpuszczają postronnych, oni nie przewożą dzieci takimi podnośnikami, bo jest zagrożenie. Podnośnik już odjeżdża. Gałąź ląduje na kupce. Się trochę zebrało tych gałązek połamanych.